Słuchaj, chcę powiedzieć, jak o tobie mówi Krystyna Janda, bo chciała ciebie zaprosić na premierę. I uważaj, Krystyna Janda chciała ciebie zaprosić na premierę. I wiesz, jak Krystyna się komunikuje z zespołem w teatrze, no bo ja tam robię swój monolog o żonie, Krystyna Janda. No i zaproście tego, co chodzi z plecakiem i jeździ autem. No tego, co go lubię. Ale kogo konkretnie? No ten, co chodzi z plecakiem i jeździ autem. I sobie pół godziny im doszło, że chodzi o Jarka Kuźniara, rozumiesz? Twój charakterystyczna rzecz jest to, że chodzi z plecakiem i jeździ autem. Nie wiem dlaczego pani Krystyna widzi ciebie, że ty chodzisz z plecakiem i jeździsz autem. Niech pisz pani Krystyny, kurczę. No. Ja, ona wie, że ja z niej żartuję. Ona wie i to nawet lubi. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy z nią u niej w teatrze, ona była po podróży zmęczona jak cholera, kiedy tylko jest czerwona lampka. Ona po prostu siada jak nowa. Uważaj, słuchaj, wiesz, kiedy dostają pierwsze takie wskazówkowe maile od swojej szefowej pracownicy pani Krystyny Jandy, już piąta rano przychodzą maile. Znaczy ostatnie zaczynają przychodzić o pierwszej, pierwsze przychodzą piąta rano. Zaproście tego z plecakiem, no tego, no co go lubię, co jeździ autem. No, no i dobrze, że mieliście ubaw przynajmniej z szefowej. No. Tego, co jeździ autem, co go lubię. To super. Piękne rzeczy.